szybki teleport do Splitu. Restauracja Zoi. Wygląda czadersko. Centrum? Chyba centrum, nie, Dorka? Raczej tak. Centrum Splitu. Duże miasto, wieżowce, blokowiska. Ale jest port. Pięknie tam wygląda. Zaraz tam pójdziemy. Tutaj jeszcze jeżdżą auta? Jeżdżą jeszcze. Pełno restauracji. O, tutaj mamy chyba, jak miasto wygląda. Fajowo, co? A gdzie my jesteśmy? My jesteśmy chyba gdzieś tutaj. Chyba tu. No, no tu mamy wieżę jakąś. Piękny, szeroki deptak. Chyba gdzieś tu, nie? No, gdzieś chyba tu. Chyba tu jesteśmy z boku miasta. Poza murami, nie? Chyba tu, o. No, albo tu. No. Za tym murem właśnie, no. Tak. Tu jest kościół, który tam widzimy. Tu są mury. I tutaj są restauracje. To... Chodź najpierw może tutaj. Przejdziemy się takim fajnym parkiem. A tam deptakiem, no. I później sobie tam wejdziemy. Co jest? Kranik? Statki. Wow. Ale pięknie. Kurczę, ławeczki. Woda. Pięknie. Wow. Ale mi się ten deptak podoba. Nie, ładnie. Ładnie, nie? No. No, no. Kurde, ulicami w ogóle się też... No właśnie. No ale ulicami też. Korków nie ma. Kurde. Szerokie drogi. Co najmniej dwupasmowe, jak nie trzy. Elegancko się przejeżdża. Pięknie. Co? Taki malutki kranik. Mocny strumień. Mały kran, mocny strumień. Widzisz? Wow. A to co? Jakieś flagi wiszą. Jakaś, no, konsulat, ambasada, coś tam. Wow. Dzieci się bawią, no. No. Tamto nie wiem, co to jest też. Taki budynek ładny. Pięknie. Piękne miasto. Ty lepiej uważaj. Jakby ktoś chciał do kościoła, to można wpadać. Msza właśnie trwa. A tu chyba prędzej jakieś wesele. Tam chyba jacyś państwo młodzi się bawią. Zaraz zobaczymy. Tutaj. No, to tam państwo, tam wesele. Pani młoda. Tu mamy Open Air Cinema. Za chwilę może tu pójdziemy. Chodźcie tu jeszcze w lewo. Piękne centrum Splitu. Jeszcze nigdy tu nie byliśmy. Tana, a tutaj restauracje, kawiarnie, hotele. Pięknie to wygląda. No, jakieś restauracje i chyba, nie wiem, czy jeszcze jakiś hotel, czy coś jeszcze. Jakieś biuro tu po lewej widzę, ale wygląda fajnie. Idziemy zobaczyć kolejny piękny deptak. Śliskie. Śliskie? No, rzeczywiście. W każdej bocznej uliczce kolejne restauracje.
Co to za filiżanka? Ale fajne miejsca. Żółciutki. Tutaj coś remontują jeszcze przed tym budyneczkiem. Kolejny kościółek był po lewej. Dużo tych kościółków tutaj. Kolejne wąskie uliczki i pełno restauracji. Ale dużo tutaj takich zabytkowych rzeczy, nie? Ale te mury to takie, kurde. Niezłe. O. No tak, tak, tak. Emi, kolejny plac zabaw. Kolejny plac zabaw, tam jakaś rzeźba. Chodźcie tu jeszcze najpierw. Trawka elegancko przystrzyżona. Nie? Podskocz. Ale co to jest? Co to jest za rzeźba? Posąg, czy co to? Tam pięknie wygląda. Jeśli ktoś chciał schłodzić, to ma wodę. Fajny park. O, ma stopę. O, już go wyśmigali ładnie. Ale mury. Iwan Masterowicz. Któż to jest? Eman, zejdź z tego! Wow. Ale wielki Iwan. Chodź. Ładny, tylko szary. Ale ładny. No i znowu restauracje. Trendy idziemy. O, jaka tutaj w ogóle śmieszna. Co to jest? Jakieś ołtarzyki. O, tu zresztą jest coś napisane. Co tu jest? Shotgun, o. Shotgun. Memento, Pisa, Trade, Rodrigo. Co tu jest? Pewnie restauracja. I pokoje. Nie najmniej. A tam u góry? Tutaj restauracja. Śmiesznie, nie? Że tak, kurde. Taki mały placek, od razu restauracja. Znaczy nie śmiesznie, tylko fajnie w sumie. Kotki siedzą. Klimatycznie. No, tak właśnie, no, klimatycznie. Tu czy tu? Nie, tam, na dół. My tutaj już byli. To tu. Co? No. I do chatki. Wow. Tutaj jest prawdziwa Chorwacja, co? Tutaj to jest prawdziwa Chorwacja. Grubo, real life, nie tylko palmy. Nie tylko palmy i ryneczki. No. Wow, ale sprzęt. Wow. Piękny. Co to w ogóle jest? Co? Drzwi zamknięte? Wow. Fajne. Fajne, fajne. Tutaj łódki mają parkingi. Elegancko. Woda z morza wpływa. Mają gdzie zaparkować. Jesteśmy w Trogirze. Trogir, Chorwacja. Tu eleganckie wejście. I tam też takie
boiseczko, tutaj boiseczko fajne, ale tam też takie fajne mury, starodawne. Mega. Co to jest? Kula świętego Marka. Nie wiem co to za kula, ale spoko. Mark's Tower. I co, zamknięte? Idziemy naokoło, mam nadzieję, że przejdziemy. Śmieszne, co? Jak ono takie urosło? Chyba ktoś je specjalnie tak uformował. Co? Gdzie ty tam włazisz? Ale pachnie jakimś grillem, co? Jakimiś smażonymi kiełbaskami pachnie. Nie wiem. Trzeba poczytać. Kurde, jaka budowla. Jaka forteca. Wow. No widziałeś nawet plac zabaw dla dzieci. Patrz jaki piękny ryneczek. Widziałaś? Jaki piękny ryneczek. Tam jest jakaś taka dzwonnica, chyba kościół u góry. Ale piękne ogródki. Wow. Piękny Trogir. Piękne uliczki między tutaj tymi budynkami, w które zaraz wejdziemy, ale na razie idziemy naokoło zobaczyć i tutaj przejście na wysepkę. Patrzcie jeszcze na tą ciekawostkę. Statek Sans Nova jakiś. Fajny, piękny statek. Ale jaka ciekawostka, że u góry patrzcie na rowerów. Nie, złe kolce. No, Chorwacja ma to do siebie, nie? Że są takie wąskie uliczki, w których są właśnie sklepiki, restauracje. Tak samo było w Makarskiej. Tutaj już sezon trwa, pod koniec maja. Wysoko. A to uliczki. Uliczka przy uliczce, nie? Muzeum. No. Chyba w prawo. Kurde, tak pachnie, że normalnie. Ale mają śmiesznie tutaj, co? Całkiem inaczej niż w Polsce. W lewo czy w prawo? Po zapachu. Po zapachu? Po zapachu? Nie wiem. Nie wiem. Chyba nie, chyba w tamtym. Chyba w drugą. Ale możemy tu skręcić, może w lewo. Patrz, jaki skuter tam. Co? Tu? Raz w lewo, raz w prawo. O, są mi wodospady Krka. Ale uliczki. Gdzie oni samochody parkują? Patrz, jakie tutaj jest małe przejście. No, do domu. Pokoje. No. Ale to tu gdzieś pachnie. Idziemy w dobrą stronę. Idziemy w dobrą stronę, chodź.
Ale pachnie. Nie wiem, gdzie mam iść, ale... Tam u góry pranie wisi. Na kołowrotku, żeby można było dostać. Co, gdzie idziemy? Tam pachnie? Tam też jakaś instalacja, nie? Z tyłu. Czy tam?